Weszłam do przytulnej lokalnej kawiarni, pragnąc spędzić wieczór w spokoju, otulona zapachem świeżo parzonej kawy i przyjaznym szumem rozmów. Był to mój mały azyl, miejsce, w którym mogłam oderwać się od codziennych trosk i zanurzyć w świat literatury. Wybrałam stolik w rogu, w pobliżu okna, gdzie promienie słoneczne delikatnie przenikały przez zasłony. Wpatrzona w wybór książki, otworzyłam ją z lekkim westchnieniem, zanurzając się w magiczny świat literackich opowieści. Kiedy podniosłam wzrok, mój wzrok zatrzymał się na przystojnym mężczyźnie, który właśnie wszedł do kawiarni. Jego szmaragdowe oczy emanowały pewnością siebie, a uśmiech, który pojawiał się na jego twarzy, zdawał się rozświetlać całe pomieszczenie. Chociaż mężczyzna był obcy, coś w nim przykuło moją uwagę. Jego postawa emanowała pewnym wdzękiem, a ubiór wskazywał na dbałość o szczegóły. Podczas gdy zbliżał się do mnie, moje serce zaczęło bić mocniej, a dłonie stały się lekko spocone. Przeszliśmy obok siebie, a nasze spojrzenia na moment się spotkały, tworząc migawkę niezwykłego połączenia. Nazywam się Karolina, powiedziałam do siebie w myślach, nie wiedząc, że to spotkanie wkracza w moje życie z pełną mocą. Mężczyzna, którego później poznałam jako Marcina, zatrzymał się na moment i spojrzał na mnie z wyraźnym zainteresowaniem. Wzruszyłam lekko ramionami, wskazując mu wolne miejsce przy moim stoliku. Cześć, czy mogę zająć to miejsce? Zapytał z uśmiechem na twarzy. Oczywiście, siadaj, odpowiedziałam, starając się ukryć lekkie zdenerwowanie w moim głosie. Kiedy Marcin usiadł naprzeciwko mnie, poczułam, że atmosfera wokół nas nabiera nowego wymiaru. Przyjazne światło kawiarni otulało nas jak ciepłe ramiona, a dźwięk porcelanowych filiżanek i sztućców stanowił subtelne tło naszej rozmowy. Zaczął opowiadać mi o swoich pasjach i fascynacjach. Mówił o swojej miłości do podróży i fotografowania, odkrywaniu piękna w najmniejszych detalach. Jego słowa były pełne emocji i entuzjazmu, a ja nie mogłam oderwać od nich wzroku. Było coś w jego sposobie opowiadania, co mnie zauroczyło. Odpowiadałam na każde jego słowo, zadając pytania i dzieląc się własnymi doświadczeniami. Nazywam się Karolina, jestem grafikiem, przedstawiłam się z uśmiechem na twarzy. Mam wielką pasję do projektowania i tworzenia piękna w cyfrowym świecie, dodałam z przekonaniem w głosie. Marcin skinął głową z zainteresowaniem i zaczął zadawać mi pytania dotyczące mojej pracy. Wkrótce zauważyłam, że mamy wiele wspólnych zainteresowań i podobne podejście do sztuki i estetyki. Niesamowite, jak bardzo się zgraliśmy, pomyślałam, patrząc w jego iskrzące oczy. Kolejne spotkania z Marcinem były pełne radości i wzajemnego poznawania się. Spędzaliśmy razem godziny na rozmowach, które sprawiały, że czas mijał niezauważenie. Byliśmy jak dwa puzzlowe elementy, które idealnie do siebie pasowały. Każde nasze spotkanie było pełne śmiechu, odkrywania wspólnych zainteresowań i niespodzianek. Czułam, że serce w mojej piersi bije dla niego coraz mocniej, a moje myśli nieustannie kręciły się wokół niego. Wtedy, pewnego ciepłego letniego wieczoru, gdy spacerowaliśmy wzdłuż nabrzeża, zdałam sobie sprawę, że zakochałam się w Marcji. Było to uczucie tak silne i głębokie, że aż przerażające. Nie potrafiłam sobie już wyobrazić życia bez niego. Marcin, czuję, że jesteś tym, którego szukałam przez całe moje życie, powiedziałam mu, patrząc prosto w oczy. Ono samo, Karolinko. Teraz nie wyobrażam sobie mojego życia bez ciebie, odpowiedział mi, trzymając mnie za dłonie i uśmiechając się tak, że roztopił moje serce. To był moment, w którym miłość między nami zakwitła pełnym blaskiem. Nasze serca były połączone mocniejszymi więzami, a nasze życie zmieniło się na zawsze. Byliśmy gotowi stawić czoła wszelkim wyzwaniom, bo miłość daje nam siłę do przekraczania granic. Nasza miłość kwitła, ale z czasem zaczęłam dostrzegać drobne nieprawidłowości w zachowaniu Marcina. Były to niewielkie kłamstwa, tajemnicze rozmowy przez telefon i wyjaśnienia, które nie do końca były przekonujące. Niepokój zaczął kłuć we mnie jak ostre igły. Próbowałam ignorować te znaki, bagatelizować moje wątpliwości, ale nie mogłam przestać słuchać tego głosu w mojej głowie. Podejrzewałam, że coś jest nie tak, ale nie chciałam uwierzyć, że osoba, którą kochałam, mogłaby mnie oszukać. Jednak z upływem czasu, dowody na to, że coś jest nie tak, stawały się coraz bardziej widoczne.
Kiedyś przypadkiem zobaczyłam podejrzane wiadomości na telefonie Marcina. Byłam przerażona i zdezorientowana. To, co się działo, nie mieściło się w mojej głowie. Zdecydowałam się na konfrontację. Poprosiłam Marcina o szczere wyjaśnienia i opowiedziałam mu o moich obawach. Na początku próbował zapewnić mnie, że to nic poważnego, że to tylko zwykłe nieścisłości. Ale moje serce nie potrafiło uwierzyć w te słowa. Marcin, zauważyłam, że czasem opowiadasz mi coś, a później okazuje się, że to nieprawda, powiedziałam z głosem pełnym emocji. Dlaczego? Dlaczego kłamiesz? On na moment się zamyślił, a potem zaczął snuć wyjaśnienia, które wydawały się coraz bardziej naciągane. Wiedziałam, że muszę być ostrożna i nie dać się zwieść. Musiałam odkryć prawdę. Nie mogłam pozostać w tym stanie niepewności. Postanowiłam zgłosić tę sprawę na policję. Zabrałam dowody, które udało mi się znaleźć, i opowiedziałam o swoich podejrzeniach. Detektyw, który się mną zajmował, zapewnił mnie, że zbada sprawę dokładnie. W międzyczasie, nie mogąc już czekać na odpowiedzi, skonfrontowałam się ponownie z Marcinem. Spotkaliśmy się w kawiarni, w której nasza historia się rozpoczęła. Ten sam stolik, ten sam zapach kawy, ale atmosfera była zupełnie inna. Przyznaj się, Marcin. Co zrobiłeś? Powiedziałam, czując adrenalinę pulsującą w moich żyłach. Przez chwilę Marcin milczał, ale w końcu opowiedział mi historię, która zburzyła moje zaufanie i pozbawiła mnie wiary w naszą miłość. Przyznał, że jest częścią większej grupy przestępczej, która wyłudza pieniądze od naiwnych ludzi. Wszystko wokół mnie się zawaliło. Nie mogłam uwierzyć, że człowiek, którego tak bardzo kochałam, mógł mnie tak zdradzić. Oszustwo, kłamstwo i zniszczenie mojego zaufania. Byłam zdruzgotana, ale wiedziałam, że muszę walczyć. Nie mogę pozwolić, żebyś uciekł z tego, powiedziałam z determinacją w głosie. Zgłoszę to policji. Będziesz poniósł konsekwencje swoich czynów. Marcin próbował jeszcze przekonać mnie, że może wszystko naprawić, ale w moim sercu wiedziałam, że już nie ma odwrotu. Tylko sprawiedliwość mogła naprawić to, co się stało. Zgłosiłam sprawę na policję i przekazałam im wszystkie zebrane dowody. Detektyw, który się mną zajmował, obiecał, że dokładnie zbada sprawę i postara się doprowadzić oszustów do odpowiedzialności. Było to dla mnie ważne, żeby nie tylko odzyskać sprawiedliwość, ale również chronić innych potencjalne ofiary. W trakcie śledztwa odkryto, że Marcin był częścią zorganizowanej grupy przestępczej, która działała na szeroką skalę. Grupa wyłudzała pieniądze od naiwnych ludzi, wykorzystując różne oszustwa i manipulacje. To nie był pojedynczy przypadek, ale układ, który zrujnował życie wielu ludziom. Policja przeprowadziła obławę i zatrzymała większość członków grupy. To było ogromne odkrycie, które pomogło ocalić wiele innych potencjalnych ofiar. Czułam ulgę i satysfakcję, widząc, że sprawiedliwość została osiągnięta. Byłam zniszczona emocjonalnie po tym, co się wydarzyło. Zdrada Marcina zostawiła głębokie rany w moim sercu, ale postanowiłam nie pozwolić, aby zniszczyły mnie na zawsze. Musiałam wzmocnić się i zacząć leczyć swoje rany. Zwróciłam się do rodziny i przyjaciół, którzy stanęli u mojego boku, oferując mi wsparcie i miłość. To były trudne chwile, ale wiedziałam, że nie jestem sama. Mój najbliższy krąg stał się fundamentem, na którym mogłam się oprzeć i odbudować swoje życie. Względem siebie sama byłem łagodna i cierpliwa. Zajęłam się swoimi pasjami i zainteresowaniami, które zawsze mnie inspirowały. Skupiłam się na pracy jako grafik, angażując się w projekty, które dawały mi radość i satysfakcję. Czas leczył rany, a ja zaczęłam dostrzegać, że wciąż jestem w stanie kochać i zaufać. Otworzyłam się na nowe możliwości, dając sobie szansę na odnalezienie prawdziwej miłości i szczęścia. Poznałam nowych ludzi, którzy na swój sposób wzbogacają moje życie. Byli to ludzie szczere, lojalni i pełni empatii. W ich towarzystwie poczułam się bezpiecznie i docenione. Zrozumiałam, że zła sytuacja związana z Marcinem nie musi definiować mojej przyszłości. W końcu, gdy byłam gotowa, spotkałam kogoś nowego. Adam, uczciwy i kochający mężczyzna, zdobył moje zaufanie stopniowo.
Był cierpliwy i troskliwy, zawsze gotowy służyć mi wsparciem. Wraz z upływem czasu nasza miłość rozwijała się i stawała się coraz silniejsza. Nasz związek był oparty na zaufaniu i szacunku. Razem tworzyliśmy szczęśliwe życie, pełne wzajemnego wsparcia i wspólnych celów. Adam pokazał mi, że miłość może być czymś pięknym i prawdziwym i że zasługuje na to, by być kochaną. W miarę jak moje rany goiły się, odzyskałam pewność siebie i wiarę w siebie. Wykorzystałam swoje doświadczenia, aby pomagać innym, którzy doświadczyli podobnych sytuacji. Zaangażowałam się w organizacje charytatywne, które pomagają ofiarom oszustw finansowych i emocjonalnych. Wiedziałam, że mogę wnosić pozytywną zmianę w życie innych osób, dzieląc się swoją historią i wspierając ich w trudnych momentach. Z czasem odzyskałam wiarę w miłość i w siebie. Podjęłam decyzję o rozpoczęciu własnego biznesu graficznego. To był mój sposób na tworzenie i wyrażanie siebie, a także na budowanie przyszłości, której pragnęłam. Moje projekty zyskiwały coraz większe uznanie i sukces. Wiedziałam, że moje doświadczenia i siła, które zdobyłam na drodze życiowych przeciwności, były kluczem do tego, kim się stałam. Byłam dumna z tego, że przetrwałam i że jestem w stanie budować swoje własne szczęście. W końcu, z pełnym zaufaniem i otwartym sercem, spotkałam kogoś wyjątkowego. Mateusz, mężczyzna pełen czułości i zrozumienia, wkroczył w moje życie. Razem tworzyliśmy piękne wspomnienia, dzieląc się radością i trudnościami. To był prawdziwy dar, który przyniosło mi życie, dar prawdziwej miłości. Oszustwo, które mnie spotkało, było bolesne i trudne do przeżycia, ale dzięki temu zrozumiałam swoją wartość i siłę. Nauczyłam się, że prawdziwe szczęście może nadejść nawet po najciemniejszych chwilach. Historia mojego życia była pełna wzlotów i upadków, zdrady i odkrycia prawdziwej miłości. Przeszłam przez ogień i zdołałam wyjść z niego silniejsza. Teraz wierzę, że życie ma dla mnie wiele do zaoferowania i jestem gotowa na kolejne wyzwania i przygody, z wiarą w to, że prawdziwe szczęście jest naprawdę możliwe.